Dzień dobry. Zapożyłem dobrą kawkę, bo jest piątek wieczór po 19. Cisza. Jest taki, jakiś taki... spokój. Coś zrobiło tak dół, do... Ale to nieważne co. Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Robert Spryczkowski i... dzisiaj porozmawiamy o tym, o byciu menadżerem. Ale porozmawiam w takim kontekście, może szerszym, a może takiej spokojnej, łagodnej opowieści. Mam takiego fajnego przyjaciela, nazywa się Bogdan. Bogdan Sęczkowski. Ale żeby nie było, że naruszam Rodo, to powiedzmy na go Michał. Michał, niech będzie Michał. No i powiedzmy Michał. Michał jest bardzo fajnym człowiekiem, bardzo mądrym, bardzo wartościowym. To jest taki człowiek, z którego rozmowa, jak się rozmawia, to nigdy tej rozmowy nie ma się dosyć. Ta rozmowa przychodzi na pewne rzeczy inne, tworzą się inne tematy, subtematy, tworzą się różne wartościowe wątki. Michał jest fajnym człowiekiem, bardzo mądrym. To jest taka stara, piękna krakowska inteligencja techniczna. To są ludzie spokojni, mądrzy, wyważeni, pozbawieni takiego, takiej nieokie uznanej. Emocjonalności, taka piękna, prawdziwa klasa średnia. Michał w 2001 roku zatrudnił się w pewnej firmie reklamowej, nieważnej jakiej. W takiej firmie, która zajmowała się promocją, marketingiem, robieniem banerów, ulotek, pisaniem artykułów, promocją produktów no taką fajną firmą. I ta firma bardzo mocno jechała na takim entuzjazmie środowiskowym. Michał tam się bardzo dobrze odnalazł i pracował tam do. 2010 roku. W związku z tym, że ta firma zarządzana jest w sposób taki dosyć liniowy, czyli nie ma takich drapieżnych ścieżek awansu zawodowego, ta firma po prostu ma trwać, trwanie jakby jest jej sensem naczelnym, do, dojdziemy do tego. W 2010 Michał się zwolnił, potem zaczął pracować na swoich projektach, potem wyemigrował na trochę, potem wrócił. I pracował od 2015 roku do 2020 roku. Czyli pracował łącznie w tej firmie 15 lat. Jakim pracownikiem jest Michał? Otóż Michał jest pracownikiem znakomitym, jest to pracownik marzenie każdego pracodawcy. Dlaczego? Ponieważ jest to człowiek do imentu uczciwy, jest to człowiek do imentu uczciwy, i człowiek, który. Jest inteligentny, wiąże fakty, jest pracowity, nie jest roszczeniowy, jest kreatywny, ale nie tak, żeby mieć jakiś bieg myśli. Umie się powściągnąć, kiedy trzeba i wie, kiedy od niego zależy reprezentacja firmy, kiedy jedzie na jakieś targi, kiedy wiesza banery, kiedy rozdaje ulotki, kiedy coś ma zaprojektować. Jest bardzo takim dobrym pracownikiem, takiego pracownika w firmie, Chce się mieć, ponieważ taki pracownik gwarantuje spokój. Mianowicie to nie jest pracownik, który co chwila dzwoni i mówi: szefie, nie ma tonera, szefie, nie ma papieru, szefie, pieczątka zginęła i zamienia nasz wyjazd na przykład gdzieś w piekło. Bo co chwila niby wjechaliśmy gdzieś, niby mamy tę firmę, a ta firma naprawdę jest dla na nas przekleństwem i kulą u nogi. Tylko Michał jest pracownikiem, który wsiądzie w prywatny samochód i pojedzie do hurtowni, kupi na fakturę papier, potem to rozliczy. Potem to, potem tamto. To jest człowiek, którego jak nie ma aparatu fotograficznego, to przyniesie swój z domu, porobi zdjęcia. To jest po prostu wszystko toczy się jak ma się toczyć. Bardzo często przy rekrutacjach, na przykład zwłaszcza w budowlance, pracodawcy podkreślają walor pracowników świadków Jehowy i mówią: Panie, dziwacy to są straszni, ale zostawiłem kiedyś nową makitę, całą zestaw nową. Patrzę nie ma, mówię, zapierdoly. Ale nie, przyniósł mnie to we wtorek umyte czyściutkie, i mówię, wziąłem do domu, żeby nie zginęło. I właśnie to jest taki, taki sznyt takiego pracownika. Taki jest Michał. Ma swoje zalety jako pracownik, genialne. Ma też swoje, powiedzmy, wady, bo można tak to powiedzieć. Jego wadą jest to, że nie jest drapieżnikiem rynkowym, że to jest człowiek na spokojne, dobre czasy, kiedy praca jest doceniana. Że być może mógłby czasem upomnieć się o swoje, być agresywny, ale no uważa, że powinien być doceniony, tak? Hmm. Że może powinien y, cały czas jak ja mu doradzam, wysłać CV, szukać, drapieżyć na rynku, patrzeć. Ja mówię: pamiętaj, Michał, jesteś w tej firmie dopóki nie znajdziesz lepszej oferty. To jest twoje credo. Tak, jak pamiętam kiedyś w mojej firmie mój podszedł do mnie dyrektor i mówi: No, Bobby, pracujemy już długo. Ja mówię: No, nie wiem, czy długo popracujemy, no bo pan ma mnie tutaj w firmie dopóki pan nie znajdzie lepszego handlowca. A ja pracuję tutaj u pana dopóki nie znajdę lepszej firmy. A szuka pan? A ja mówię cały czas. Właśnie to taka, stan takiej pewnej niepewności. Też czasami się przydaje. Oczywiście nie można pracować w permanentnym stanie niepewności, no bo to jest toksykologia, ale generalnie czasami dobrze jest dodać takiej papryczki chili do, swojego, do swojej kariery zawodowej. Tego może Michałowi brakuje. Drugą rzeczą, której mu czasem brakuje jest to, że kiedy pytają, ile by chciał zarabiać, to mówi, że 2350 zł to jest aż nadto, bo przed wojną minister łączności miał 2200 zł, utrzymywał willę. Automobil, żonę, dwójkę, dzieci i psa myśliwskiego. I jeszcze mu zostawało. No więc to jest właśnie to, że powinien być bardziej bojowy, ale to jest człowiek na dobre, mądre, inteligentne czasy, które potrafią docenić takich ludzi. Michał pracował 15 lat. 15 lat. Czyli jak powiedziałem, pracował 10, potem miał swoje projekty, potem odszedł. do Teraz robi projekty ekologiczne. W takim prawdziwym tego słowa rozumieniu. To nie jest jakaś lipna fundacja, która wyłudza granty, tylko to jest prawdziwy projekt ekologiczny. I to jest też piękne, że to robi. Przyszedł ostatni dzień pracy Michała w firmie. I zbliżamy się teraz powoli do sedna. To był piątek. 15 lat pracy. 20 lat wspólnej. Przechodzenia przez projekty, prawda, z tą przerwą pięcioletnią, gdzie też mieli kontakt ze sobą. Szef firmy rano jest w pracy, potem zastanawiają się, co będzie, co będzie, co będzie. I nic nie było. Po prostu już nie przyszedł szef. A Michał spakował się tego ostatniego dnia i poszedł do domu. I mi to opowiedział. Nie opowiedział mi tego z żalem, ale wyczułem pewien taki rodzaj takiego. Takiego smutku, takiego, no, nieradości. Po 15 latach pracy szef traci niepowtarzalną, piękną szansę, żeby pokazać się jako prawdziwy menadżer wartości samiec alfa i zrobić najprostszą rzecz. Nie wiem, co ja bym zrobił, ale mogę Państwu powiedzieć już, że na pewno wynająłbym jakąś małą salkę. Na pewno zaprosiłbym żonę Michała. Wspaniałą kobietę. Na pewno zaprosiłbym dzieci, Michała. Na pewno zaprosiłbym pracowników redakcyjnych i w ogóle zrobił piątek wolny. Pracowalibyśmy tam do 10 rano. Zamówiłbym pyszne sushi gdzieś w Krakowie, zamówiłbym kilka butelek wina, zamówiłbym jakieś delikatne alkohole, bo część ludzi pewnie przyjedzie. Dużo wcześniej zamówiłbym album na Allegro z 50 najlepszymi projektami i artykułami Michała, i wręczyłbym mu taki album przy wszystkich. Na pewno zrobiłbym kolaudację. Mianowicie powiedział, proszę pani, pani z żoną Michała. Ma pani wspaniałego, mądrego, kreatywnego męża. A wy jaki powinniście patrzeć na swojego ojca i brać z niego przykład, że jest wspaniałym, kreatywnym, dobrym redaktorem. Że w naszej redakcji był wzorcem dobrego pracownika wzorcem, po prostu wzorcem osobowym. Te dzieci też byłyby dumne. Można by było zrobić taki prosty ryngraf metalowy. Kochany Michale, dziękujemy Ci za 20 lat znajomości i 15 lat wspólnej znakomitej pracy, za zaprojektowanie 320 banerów, za napisanie 50 artykułów, za uczestnictwo w 72 różnych targach. Z tym dziękujemy Ci za to, że tak godnie, tak pięknie, tak ofiarnie nas reprezentowałeś: redakcja i pracownicy i wszyscy podpisani. Można było zrobić to, można było zrobić to, można było zrobić i zmieścić się w tym przy całym pięknym projekcie. Tysiącu złotych, które jeszcze by się rozliczyło na firmę. Ale z jakichś przyczyn szef tej firmy tego nie zrobił. Nie zamierzam się nad nim jakby to powiedzieć, tutaj wyzłaśliwiać, bo być może nie mógł tego zrobić, bo są ludzie, którzy nie są w stanie być wielkotuszni. Po prostu nie są w stanie. Na przykład jego ojciec nigdy nie powiedział: Synu, jestem z ciebie dumny. Jego żona nigdy mu tego może nie powiedziała. Może nikt mu tego nigdy nie powiedział, więc on nie potrafi tego powiedzieć po 20 latach pracownikowi. Nie potrafi zrobić benefisu, żeby docenić człowieka, a potem powiedzieć, Michale mam nadzieję, że to nie jest koniec naszej współpracy, tylko początek na innych zasadach i będę dumny, jeżeli będziemy mieli spięczenie prac, a ty chcesz wesprzeć nas swoją mądrością i doświadczeniem. Czy ten szef nie rozumie tego, że Michał. Jego rodzina, żona, od tej, od tej pory by mówili: Ta firma to naprawdę ma sens. To, było, to były fajne lata, bo trzeba powiedzieć, że ta firma dobra jest, ona zawsze płaciła na czas, były dobre warunki pracy. To nie była zła firma. To była taka firma prowadzona jak PHU. Czasami bierzecie jakiś produkt, tam pisze PHU Mariola Nowacka z Gierz. Przepraszam, wymyśliłem dane w tej chwili, żeby nie było, że jakaś Mariola Nowacka w Gierzu. Ale to jest takie dobre prowadzenie, już, już możemy sobie wyobrazić tę firmę, nie? No, że PHU Marii Nowacka. PHU, to była taka przerodzona z jakiejś hurtowni papierosów, z czegoś tam. Zawsze to wszystko tak trwa i trwa mać. Po prostu. Tam nie ma żadnych rozbłysków, tam, tam, a tra tranzyt jest zajeżdżany do śmierci technicznej. No więc ta firma nie, nie była zła. Ona dawała dobre, podstawowe warunki, dobrą, przewidywalną pracę. Ale kiedy mogła na końcu zrobić takiego coś niesamowitego, zaniechano tego. Kiedy ja kończyłem pracę, jako dyrektor pewnej firmy teraz, to no było 3 lata temu, to wziąłem takie albumy wyciskane, z wyciskanej, podobnej takiej faktury, miałem zamówione, włożyłem papier kredowy i bardzo wielu firmom, które szczególnie szanowałem, napisałem takie listy podziękowania, że to i to robiła, że to w tym była dobra, że to i to. Poszedłem i porozjeżdżałem i każdemu to dałem, ale nie tak, że dałem, po prostu podziękowałem, i w krótkiej rozmowie powiedziałem, to były bardzo dobre lata pracy. Dziękuję panu, że pan pracował. Dziękuję, że pan budował boksy. Dziękuję, że pan dbał o instalacje elektryczne. Dziękuję, że pan troszczył się o nasze samochody. Dziękuję o to, że pan robił to. Ponieważ uważam, że menadżer jest kreatorem ludzkich wartości. Bo można być menadżerem prawdziwym, przy którym ludzie kwitną, a można po prostu tak bezpłciowo zarządzać rynkiem. Czyli siedzieć w tym swoim szklanym pokoiku i, po, i brandzlować się Excelem. No można tak robić. Ale czy zostanie po nas jakiś ślad? Nigdy. No bo nie pamiętamy, przecież nikt się nie podnieca mówiąc: wow, w 2009 w czerwcu to najlepszą mieliśmy sprzedaż Samsunga, ale było dobrze. 236 egzemplarzy. Nikt nie pamięta takich rzeczy. Ale pamięta się, kiedyś miał znakomitego szefa. Ja pamiętam. Kiedy ja miałem znakomitego szefa. Pamiętam swoich znakomitych szefów. Tych mniej znakomitych też. Więc właśnie można być albo menadżerem, przy którym ludzie kwitną, i zawsze na szkoleniach mówię, że wartość menadżera to jest przyrostem wartości jego pracowników. To jest suma przyrostu wartości jego pracowników. Jeżeli przy jakimś menadżerze pracownicy kwitną, rozwijają się, to suma wartości pracowników to jest właśnie przyrost wartości tego menadżera. To jest może to. A może zadziałało coś takiego, że no jak odchodzi po 20 latach, a przecież jeszcze się rusza, jeszcze ma jedno oko, jedną rękę, jeszcze mógłby podziałać. Wiecie, jak to jest. Są takie firmy, które uważają, że jak pracownik odchodzi, a jeszcze żyje, to to jest w ogóle dla nich... To jest ich okradanie z siły żywej. Przecież on mógłby tu jeszcze dwa lata popracować. Przecież ten tranzyt mógłby tu jeszcze poleźć 3 lata. A policja zabrała dowód o sobie rejestracyjny, za pękniętą szybę. Hmm. I różne inne rzeczy. No przecież jeszcze mógłby powiedzieć, jeszcze pracować. Być może to zadziałało, że to jest niewdzięcznik, który po 20 latach gdzieś tam odchodzi. Być może, ale czasami trzeba się wznieść ponad to i być menadżerem. I to dotyczy tak samo, wydaje mi się, rzeczy takich jak rodzina. Na przykład bardzo wiele jest małżeństw, które są nieszczęśliwe i się rozpadają. I ta kobieta miała przy tym mężczyźnie wszystko: wszystko. Miała ciepły dom, ogrzewanie podłogowe. Ogrzewanie ścienne, ogrzewanie sufitowe, ogrzewanie okienne, ogrzewaną deskę w kibelku i ogrzewanie coś tam. Miała wszystko. Ale nie miała tego, żeby przy tym mężczyźnie mogła poczuć się jak gwiazda, żeby on powiedział: Jesteś piękną, wspaniałą, mądrą kobietą, kocham cię. Nie słyszała nigdy takiej rzeczy, chociaż miała wszystko. Są dzieci, które są smutne wiecznie, ponieważ nigdy ojciec nie jest menadżerem ich rozkwitu. Są pracownicy. Gdy po prostu chodzą do roboty, nie są na projektach, nie tworzą rzeczy, chodzą do roboty, bo ich szef po prostu patrzy się weksera i nie jest menadżerem ich rozwoju. Wydaje mi się, że to, co najlepsze możemy zrobić, to być akuszerami czegoś rozwoju, akuszerami czyjegoś piękna, bo w ten sposób sami się rozwijamy. Co posiejesz, to zbierzesz. Jeżeli rozsiewamy smutek i przeciętność. To po jakimś czasie zbieramy smutek i przeciętność. A jeżeli rozdajemy dobre impulsy, jeżeli przy nas ludzie kwitną, to spotykają nas yy, takie piękne piękne zachowania, które nas karmią. Kiedyś miałem gorszy dzień i szedłem po Lublinie, zatrzymała mnie piękna kobieta. Rozpoznałem jej pracownika swojego kiedyś. Mówię cześć. A Ona mówi cześć. Cześć, szefie. Ja mówię: Nie jestem twoim szefem, twój szef, to już jest ktoś tam. A ona powiedziała: Robert, dla nas zawsze będziesz naszym szefem. I to było piękne. I wtedy pomyślałem sobie, że czasami zimą na przykład, gdy były wyjątkowe zaspy w Lublinie, ja, mając samochód służbowy, czekałem na pracowników, pod, yy, czekałem na nich i rozwoziłem ich do domu. Nie, nie robiłem z tego wielkiej afery, uważam, że to jest mój obowiązek. Jako, że mam ten samochód, prawda? żeby ich wspomagać w takich sytuacjach jak są, prawda? Czy cokolwiek innego. I kiedy czasami się wydaje, że wdzięczność ludzka jest nieodgadniona i nieosiągalna, ktoś o ci mówi w ten właśnie sposób i buduje twoją wiarę w ludzi. To jest właśnie to. Jeżeli rozsiewamy przeciętność, będziemy po prostu zbierali przeciętność. Jeżeli rozsiewamy dobre, pozytywne impulsy, ja nie mówię o chwaleniu takim amerykańskim za wszelką cenę. Oho, nie. Jeżeli by Michał poczuł się pięknie w ten dzień, miał swój skromny, ale piękny benefic, został podsumowany i doceniony, w jego sercu byłoby ciepło i na pewno wiele razy by tej firmie pomógł bezinteresownie. Dlaczego? Bo by wiedział, że tam dostał docenienie, podsumowanie swojej wartości, że to były naprawdę dobre lata. Teraz też wie, że to były dobre lata, ale wtedy pozwolono by mu w ten piątkowy wieczór to poczuć. Michał poczułby się ważny. Jeszcze bardziej niż jest, bardziej istotny. A szef firmy z zarządzającego, z przedsiębiorcy PHU i Ksiński, stałby się w tej krótkiej chwili prawdziwym menadżerem, akuszerem ludzkiej wielkości. I tego Państwu serdecznie życzę, żeby Państwa rodzina, Państwo pracownicy, Państwa dzieci przychodziły do Was ogrzać się emocjonalnie, żeby znajdowały tam ciepło i docenienie. Nie za wszelką cenę, nie takie że wszystko co robicie jest z chwaleniem, bo to jest ślepa uliczka. Czasami trzeba być twardym, konsekwentnym, krytycznym, bardzo trudno, tak trzeba po prostu być. Ale kiedy przychodzi czas żniw i trzeba komuś powiedzieć, że jest dobry, a Michał taki jest, to trzeba mieć tą odwagę, chęć, żeby to powiedzieć i nazwać rzecz po imieniu i powiedzieć: "Michale, dziękuję ci za te 20 lat wspólnej pracy, 15 lat wspólnej pracy." Tutaj w biurze naszym. To były bardzo dobre lata jestem dumny i szczęśliwy, że to właśnie Ty byłeś copywriterem od naszych plakatów. Dziękuję Ci za to, że z nami pracowałeś. Właśnie to jest właśnie to, żeby ktoś usłyszał, poczuł w sercu to, jakie jest ważne. Żeby to słyszała żona, nasze dzieci, nasi pracownicy, ale też nasi szefowie, żeby powiedzieć: że Jesteś dobrym szefem, jesteś mądrym szefem. Jest pan mądrym szefem. To jest też bardzo ważne. Wydaje mi się, że to, co zbieramy, to, co posiejemy, to po prostu zbieramy, a więc siejmy dobrą, pozytywną, mocną energię. I tego Państwu bardzo serdecznie życzę. I ta firma jest dobra, oczywiście, którą, w której pracował Michał, ale zawsze mogła być jeszcze lepsza. I z tą nadzieją nagrałem ten, ten filmik. Wszystkim mam, wszystkim nam, sobie i Państwu życzę wszystkiego dobrego. Trzymajmy się.